Pani Władzia. Myślałem, że pani umarła. Co mówisz, Niuniuś? Dawno pani nie było. Pewnie pani chorowała. A, nie. Urodziła mi się wnuczka. Wiem. Dali jej na imię Angelina. Ładnie. Podoba ci się? Mnie się nie podoba. To co? Będziemy mieć okna? Wesele na pamiątkę. Tak? Piotr? Tak. To ja. Słyszysz? Czekaj chwileczkę. Papierosa, papierosa. Co ty mnie? Coś ty taki blady? A nic, nic. Nic, nic. Przyszła pani Władzia. Muszę do ciebie przyjść. Będziesz w domu? Tak. To co, myjemy okna? Przygotujemy obiad. To może zapastuję podłogę? Pociąg przychodzi o 19:00. Coś ci pokażę. Opuść pantofle. Pójdź.
Idź. Trzy, cztery. To mamy rekord sali. Tato, jak żyć? Piotruś, zobacz, czy ten tam nie posłuchuje. Śpi. Piotruś, jakich drzew jest najwięcej w lesie? Okrągłych. Dobrze, dobrze. Myśleli, że nie zgadnę. Dali mi termin do soboty. Nie martw się, o mnie się nie martw. Dużo ćwiczę. Ten rekord mógłbym pobić już dawno, ale czekam. Przeznaczonym wschodnią małki nieładny biały wnos odjedzie kto pierwszego przy parawie ze wsi. Opóźniony godzinie. Czyś ty, Grażyna, zwariowała? Pociąg do pierwszy. No to dlaczego o tym nie powiedziałaś mi wcześniej? A skąd ja miałam wiedzieć? Przy parawie trzecim. Pociąg do pierwszy, przez szczegółę barkę radą, wyjdzie na to czwarty przy parawie trzecim. Thank you.
takiego? Suzi, jedna. Ale ja nie wiedziałam, że macie pies. Pani Władziu! Jak liczny. O, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zwierzęta powinny być w domu. To świetnie wpływa na wychowanie dzieci. Śliczny. Pani Władziu! To służąca nasza, ta głucha, wiesz, co wychowała Piotrusia od dzieci. Tak, pamiętam. No, mamo, proszę bardzo, to jest twój pokój. No. Nic się tutaj u was nie zmieniło. A co z tatą, Piotrusiu? Bez zmian. Tak się cieszę, mamo, że przyjechałeś. Piotrusiu, kochanie. Ha, widzisz, nie ma jej. No mamusiu, chodź, proszę cię, no wejdź. O której mieliśmy być? Ale o co ci chodzi, daj spokój. O 7. Teraz się pewnie obraziła i znowu jej nie będzie pół roku. Niespodzianka. Chodź, Piotrek. Dla was obojga, ale właściwie to dla ciebie, Piotrusiu. No, otwieraj. Otwórz. Uważaj. O, tak. No. Teraz ja co? Teraz ja? No, spróbuj. Ale masz lampę. No co? No co, podoba ci się? Śliczna. Austriacka. No czekajcie, no co, już schowajmy to. To mama zaniesie, tak? Tak, tak, ja to zaniosę. No. Suzy. Chodź, Suzinko, chodź malutka, chodź kochana. Moja. Cicho. Sama piekłam. Ciekawam, czy będzie wam smakował. Ja ci pomogę, córeczko. Nie. Tam się za wami jestem spiany. Nie. Mama jest gościem, ale ja tu jestem gospodarzem. Ja to zrobię. A wyobraźcie sobie, w pociągu na korytarzu ktoś nagle woła: Dana. Rozglądam się, a tak mnie tylko w gimnazjum nazywano. A patrzę, a tutaj dwie staruszeczki. Staruszeczki pędzą do mnie. No wiesz, z trudem poznałam koleżanki. Irena i Wanda. Wanda już zupełnie siwa. I pomyśleć, że Wanda miała takie piękne, krucze warkocze. Ach, Boże. Heu fugace z postume. Labuntur Anny. Tak, labuntur rzeczywiście. Zdrowie gości. No to zdrowie mamy. O nie. Dzisiaj pijemy zdrowie babci. Tak? Ja się na was pogniewam, dzieci. Nie, no, tyle lat to ja. No to niech mama powie, mocne. Co mamy do nas sprowadza. No jak to, Piotrusiu? Przecież mama pisała nam w liście, że przyjeżdża na zjazd absolwentek. Widzę, że właściwie to boję się tego spotkania.
Niech się mama nie martwi. Na pewno będzie dobrze. Nie czytam cudzych listów. Jestem wykończony. A ty rzeczywiście źle wyglądasz, Piotrusiu. Za krótko byliście w tej Jugosławii. A dziękuję wam za kartkę. Tych kilka słów od was to cała moja radość. To ja podam herbatę. Powinnaś bardziej dbać o niego. Ucieraj mu aloes z miodem i winem. Trzeba trzeć po ciemku, rozumiesz? Tak? Butelkę owinąć grubym papierem. Podawaj 3 razy dziennie. Przed jedzeniem. Hmm. Ciągle siedzi po nocach, co? Tak. I pali papierosa. No da. I popija kawą. Koniec. Koniec z paleniem. Rzuciłem dzisiaj. No, chwała Bogu, chwała Bogu. Przemęczysz się kilka dni, będziesz nie do wytrzymania, ale my to przeżyjemy. Wszystko przejdzie, synku, wszystko. Będzie dobrze. Chodź, biedny piesek. Ciekawa jestem. Ty wariatka, co ty ze mną wyrabiasz? Czekaj, tam masz jeszcze co? Tak. Torebkę i jeszcze ci tam coś takie jasne, prawda? Coś jasnego bardzo by się przydało. A to śliczne, to jest z mody polskiej. I tak. U nas Tarnobrzegu nie ma. Nie ma mody polskiej. Nie, nie ma. Takiego sklepu bardzo mi się podoba. A ty myślisz, że moje to jest złe w brandzie? To jest ładniejsze, może to. To i tak mogę. Siadaj, to jest to przyniesie. Ale to za wysoki obcas. Nie, no gdzie tam to wysoki, to wysoki. Ja mówię tak. Pewnie, że może. Wspaniałe są. No. Bo one są na mnie na ciaszne. No zobacz. Zdajesz sobie sprawę, że Wanda zdała maturę na pawiaku? Wanda to ta biolog, jest tak? No nie, no przecież mówiłam ci, że będzie biolog, neurolog. Ładnie, naprawdę. Bardzo ładnie, ślicznie. Grażynko. Poczekaj, ślicznie. Ta torebka bardzo ładna, rzeczywiście. No. Tak, teraz poczekaj, może jeszcze to. Piotrusiu, czy ja naprawdę mogę tak iść? Tak, mamo. Ale ja ci przeszkadzam. Nic, nic, niech mama siada. No, na co u was? Chyba dobrze. Nawet misio ten sam. Dostaliśmy go na pierwszą gwiazdkę. Trzymał w łapce 5000, ale fiut, poszło. Nie jest dobrze. No, widzę, tak. Widzę. Ale tak już jest, mój drogi. W życiu. Raz dobrze, dwa razy źle. Powinieneś jej wiele wybaczyć. Nie. To ja jestem niedobry. Może ją źle wychowywałam. Jeszcze niedawno nie potrafiłem pająkowi wyrwać nogi, a dzisiaj rozmyślnie poparzyłem psa herbatą. A, powiedzcie mi, ale dlaczego nie macie dziecka, co? Nie wiem. To by wiele zmieniło. Nie martwcie się, zabiorę do siebie. Przyjedziesz, weźmiesz na spacer. Tam u nas w Tarnobrzegu jest bardzo pięknie. Widziałeś, jaką dziurę wykopali? Mamy misia. Zabiorę. Grażyna się nie zgodzi. Nic jej nie powiem. Aj, Boże, Boże. To co, zabierzesz mnie jutro do dobrego fryzjera? Jasne, mamo. Dobranoc, synku. Dobranoc. Jutro przecież sobota. Co to jest? Nie wiesz. No to przynajmniej powiedz mi, jak było w Jugosławii.
No strasznie ciekaw jestem. Bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć, gdzie byłem, w Zagrzebiu czy w Dubrowniku, a może jeszcze gdzie indziej? No odezwij się. No powiedz mi przynajmniej, jaka była pogoda. Ja muszę wiedzieć, jak mnie znajomi zapytają, czy byłem z Orbisem, czy prywatnie, czy tam było dobrze, czy źle. Źle. Dlaczego jej nie powiedziałaś, że się rozwodzimy? Nie mogłam. No to ja jej powiem. Psia krew. Dobrze, powiedz. Ale pamiętaj, że jak będziesz mówił, to powiedz wszystko. Co, może mam ci przypomnieć? Na co poszły te pieniążki, które misio otrzymał w prawej łapce, co? I te następne, które dostaliśmy na rocznicę. Co ty mówisz? Biedaczek, bubu maleńkie. A ja leżałam w tym szpitalu i tak się martwiłam, jak sam sobie dajesz radę. Wszystkie baby dostawały kwiaty i pomarańcze i stroiły się w soboty i w środy. A ja też się stroiłam i stałam pod palmą i czekałam. A potem płakałam, żeby siostry nie widział. Cicho, no przecież przyszedłem. Ty niuńku, ty! Tak? Ty beztalencie! Ja nie przychodziłem dlatego do szpitala, że on przychodził. Jeszcze ci powiem wiele innych rzeczy. I nie patrz tak na mnie, bo ja się już nie nabiorę. Ty bazyliszku, ty! Wycisnęłaś mnie jak tę tubkę mnie wycisnęłaś od pasty, a ja nawet nie mrugnęłaś tymi oczkami. Ty, bazyliszku, a ja zahipnotyzowany rysowałem te domki, koszmarki. A właśnie! Nie przerywaj! Cicho! Ile nocy można wytrzymać? Leżałam tu, choć wiedziałam, że przyjdziesz dopiero nad ranem. Nawet nie będzie wolno mi ciebie dotknąć. Odwrócisz się do mnie plecami, wystawisz te swoje chude łopatki i będziesz śmierdzący tymi swoimi papierosami. I jedno, co będę mogła dla ciebie zrobić, to rano położyć ci herbatę na oczy. Nigdy nikogo tak nie kochałem. Przepraszam. Nie bierz tego poważnie. Zachowujemy się jak dzieci. Jakbyśmy byli małżeństwem. Masz papierosa? Nie ma. Nie zasnę. Ale... Zamarniesz, choć wejdź do łóżka. Tak, w ogóle. Chociaż łóżko też. Daj spokój. Jesteś zadowolony? Raczej tak. Tylko trochę mi żal. Żal? O? Przypominam sobie, jest mi żal. Taka mała tęsknota. Skąd wiesz? Po sobie. Przecież jesteśmy do siebie podobni. Dlatego, co poznaliśmy się wśród miliona zagonionych ludzi. To nie był przypadek. Poznaliśmy się na schodach. Mhm.
ty szedłeś na górę, a ja biegłam na dół. No, jakbyś się wtedy nie obejrzała. Nie, nie, to ty jakbyś nie szedł tych paru kroków. To... Tak, teraz nie mogę z powrotem wyjść tych dwóch schodów. Miałaś rację, jestem bez talencie. Nie przesadzę. Niektóre rzeczy... Lepiej śpimy. No śpimy. Dobranoc. Dobranoc. Spróbuj tu. Może tu ci będzie wygodniej. No chodź, przykryj się, nie wstydź się. Nie myślałem, że znów spotkamy się w tym łóżku. Wiesz, jak się zaczęło między nami psuć, to powinnam chyba była napisać mamie prawdę, no nie? Mhm. Ale wiesz, ja myślałam, że to jakoś wszystko minie, no. I nie chciałam jej denerwować na próżno. I na początku to pisałam do niej, że to wszystko jest tak wspaniale i pisałam to z przekonaniem, wiesz, a potem to tak automatycznie. A jak siadałam do maszyny, to naprawdę w to wierzyłam. A przecież teraz nie mogę tak nagle napisać i rozwodzimy się, no. Pierwszej rozprawie to tak ogródkami zaczęłam jej pisać, że coś się między nami psuje. To dlatego przyjechała. Ale nie gniewaj się. Coś wymyślimy. Przeszkadza ci? Co ty? To cześć, stary. Co się stało? Dowód, proszę. Panie Plutonowy, ja tutaj mieszkam. O, tam stoi mój samochód, a to jest mój dom. Pan rozumie, ja bardzo dużo pracuję po nocach. Tak mi się palić zachciało, że nie wytrzymałem. Mówicie, że pracujecie po nocach? A przy czym? Można wiedzieć? Rysuję. Jestem architektem. Projektuję takie różne rzeczy. Domki, jednorodzinne, dacze. Ja to wszystko poukładam tak, jak było na swoim...
Niech mnie przyzroczy. Przyjechała do mnie dzisiaj teściowa. No, człowiek zdenerwowany, chodzi, nie wie co robi. Ja jeszcze raz bardzo przepraszam i przyrzekam, że się to więcej nie powtórzy. Widzicie, że rysujecie. Powiedzcie, czemu by człowiek z wyższym wykształceniem po studiach grzebiecie po śmietnikach? Rzuciłem tam rano papierosy. I co? Nie ma. To znaczy sprzątają. To mamusia przyjechała dzisiaj. Przywiozła sernik własnej roboty. Skosztujcie. Dobry. Trochę się spóźniłeś. No, jak się mamie spało? Świetnie. Taka tu u was cisza? Ojej. O, biedaczek, nie mógł spać całą noc pracą. Nie mów do mnie, biedaczek. No i nie wściekaj się. Masz dzisiejsza. Dziękuję. Ale za mnie gapa, od tedy ci kakao. Ira, odium generat. Concordia nutrit amorem. Trochę mało, ale masz. O! Mamo, bardzo mi przykro. Siarka Tarnobrzeg, stal stalowa, wola. 04. Proszę Boże. Siarka. Ale nikt się, mama, nie martwi. W zeszłym tygodniu zremisowali. Czekaj, ja pozmywam. No jak umawialiśmy się? Ja zmywam i zamiatam mieszkanie. Trochę niesprawiedliwie. O nie, mamo, to jest nasza sprawa. Co ty się wygłupiasz? Ja! Tak, dlaczego mnie w rękę całujesz? To przecież ty cały dzień się wygłupiasz. Ja? A co ja zrobiłam? Zjedziłaś mi kakao. Pierwszy raz w życiu. Lubisz kożuchy? No jasne, że nie. A, no widzisz. Cieszysz się? Gniewam się. Wczoraj przez telefon nie powiedziałaś mi ani jednego miłego słowa.
A może sprowadziłeś sobie jakąś, co? Tak, sprowadziłem. Słuchaj, ja naprawdę nie mogłem rozmawiać wczoraj. Była u mnie milicja. To jest specjalny projekt. Tajny. No nie. I ty jeszcze sobie teraz ze mnie żartujesz. No co? Żartujesz sobie ze mnie? Ja ciebie nigdy nie potrafię zrozumieć. Wiesz, ja... Nie wiem, jak ty się będziesz chciał ze mną żenić. Czy ja się zgodzę? Będę musiała się bardzo poważnie zastanowić. No i co, jak myślisz? Zgodzę się? Nie. Mieszkam w Tarnobrzegu. Jestem wicedyrektorem tamtejszej szkoły. Bardzo lubię swoją pracę. No i oni chyba też mnie trochę lubią, skoro niedawno dostałam Złoty Krzyż Zasługi. Tak jak to zwykle bywa, pani profesor. Zaszczyty i emerytura przychodzą razem. No nie boję się bezczynności. Moja jedyneczka to już teraz pani socjolog po praktyce we Francji. No i może niedługo zostanę babcią. No to plus. Trzymaj za mnie kciuki. Wiecie, kochanie, że też chciał się wam fatygować. No dziękuję. O, jak on, dziękuję. Mamo! Trudno i darmo, rozwodzimy się. Już nigdy nie zrozumiem. Może każdy z osobna to jeszcze, ale razem. Wiem, że między wami nie jest dobrze. Ale jesteście razem. Żyjecie. Jesteście młodzi, zdrowi. Dzieci kochane. Ja was zazdroszczę.
Skąd wy macie siły na wciąż nowe miłości? Przecież to bardzo ciężko. Rozstawać się z bliskim człowiekiem. Bardzo ciężko. Możesz wyrzucić sztuczne. No to cześć. Cześć. Powiedziałeś mi. Weź. To dla wnuczki. Tylko umyj. Przyniosłem jej zdjęcie. Ładna, co? Możesz je sobie zatrzymać. No. A teraz idź. Coś mi się zachciało spać. Halo? To ty dzwoniłeś? Ja? Nie. Tak, słucham. Ty! Jak ty się zachowujesz? Co to za rzucanie słuchawki? Jak rozmawiasz ze mną, to nie rzucaj słuchawką, rozumiesz? Tego nie wolno, zabraniam! Cię tego nauczył? W jakim ty się środowisku obracasz? Tak, słucham. Przepraszam. Zadzwonić później? Nie. Ty zadzwonisz. Przyjdę.
Wie pan, ja też czasem w nocy wstaję na paluszkach, idę do lodówki, otwieram drzwi, lodóweczka mruczy, trochę zimno po nogach ciągnie, sięgam po kompocik. Dobry. Trochę się spóźniłeś. No, jak się mamie spało? Świetnie. Taka tu u was cisza? Ojej. O, biedaczek, nie mógł spać całą noc pracą. Nie mów do mnie, biedaczek. No nie wściekaj się. Masz dzisiejsza. Dziękuję. Ale ze mnie gapa, od tedy ci kakao. Ira, odium generat. Concordia nutrit amorem. Trochę mało, ale masz. O! Mamo, bardzo mi przykro. Siarka Tarnobrzeg, stal stalowa, wola. 04. Proszę Boże. Siarka. Ale nikt się mama nie martwi. W zeszłym tygodniu zremisowali. Czekaj, ja pozmywam. Nie. No jak umawialiśmy się? Ja zmywam i zamiatam mieszkanie. Trochę niesprawiedliwie. O nie, mamo, to jest nasza sprawa. Co ty się wygłupiasz? Ja. Tak, dlaczego mnie wręczysz? Wnuczka. Wiem. Dali jej na imię Angelina. Ładnie. Podoba ci się? Mnie się nie podoba. To co? Będziemy mieć okna? Wesel na pamiątkę. Tak? Piotr? Tak. Czekaj chwileczkę. Papierosa, papierosa. Co ty mnie? Coś ty taki blady? A nic, nic. Nie. Przepraszam. Nic, nic. Przyszła pani Władzie. Muszę do ciebie przyjść. Będziesz w domu? Tak. Zamyjemy okna? Przygotujemy obiad. To może zapastuję podłogę?
Pociąg przychodzi o 19:00. Takiego. Suzi, no. Ale ja nie wiedziałam, że macie, pies. Mamy. Pani Władziu! Jak śliczny. O, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zwierzęta powinny być w domu. To świetnie wpływa na wychowanie dzieci. Śliczny. Pani Władziu! To służąca nasza, ta głucha, wiesz, co wychowała Piotrusia od dzieci. Tak, pamiętam. No, mamo, proszę bardzo, to jest twój pokój. No. Nic się tutaj u was nie zmieniło. A co z tatą, Piotrusiu? Bez zmian. Tak się cieszę, mamo, że przyjechałaś. Piotrusiu, kochani. Ha, widzisz, nie ma jej. No mamusiu, chodź, proszę cię, no wejdź. O której mieliśmy być? Ale o co ci chodzi, daj spokój. O 7:00. Teraz się pewnie obraziła i znowu jej nie będzie pół roku. Niespodzianka. Ojej, chodź Piotrek. Dla was obojga, ale właściwie to dla ciebie, Piotrusiu. No, otwieraj. Otwórz. Ja ci to pokażę.
czekaj. O. Ale mam, no on musi pokazać, no co? No chodź. Ale bez butów, zdejmij buty. Robi ci mama. Ostrożnie. Patrz, uważaj. O, tak. Teraz ja co? Teraz ja powtarzę, no. Spróbuj. Ale masz lampę. No co? No co, podoba ci się? Śliczna. Austriacka. No czekajcie, na co już schowajmy to. To mama zaniesie, tak? Tak, ja to zaniosę. No. Jak było w Jugosławii. No strasznie ciekaw jestem. Bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć, gdzie byłem, w Zagrzebiu czy w Dubrowniku, a może jeszcze gdzie indziej? No odezwij się. No powiedz mi przynajmniej, jaka była pogoda. Ja muszę wiedzieć, jak mnie znajomi zapytają, czy byłem z Orbisem, czy prywatnie, czy tam było dobrze, czy źle. Źle. Dlaczego jej nie powiedziałaś, że się rozwodzimy? Nie mogłam. No to ja jej powiem. Psia krew. Dobrze, powiedz. Ale pamiętaj, że jak będziesz mówił, to powiedz wszystko. Co, może mam ci przypomnieć? Na co poszły te pieniążki, które misio otrzymał w prawej łapce, co? I te następne, które dostaliśmy na rocznicę. Co ty mówisz? Biedaczek, bubu maleńkie. A ja leżałam w tym szpitalu i tak się martwiłam, jak sam sobie dajesz radę. Wszystkie baby dostawały kwiaty i pomarańcze i stroiły się w soboty i w środy. A ja też się stroiłam i stałam pod palmą i czekałam. A potem płakałam, żeby siostry nie widziały. Cicho, no przecież przyszedłem. Ty niuńku, ty! Tak? Ty beztalencie! Ja nie przychodziłem dlatego do szpitala, że on przychodził. Jeszcze ci powiem wiele innych rzeczy. I nie patrz tak na mnie, bo ja się już nie nabiorę. Ty bazyliszku, ty! Wycisnęłaś mnie jak tę tubkę mnie wycisnęłaś od pasty, a ja nawet nie mrugnęłaś tymi oczkami. Ty, bazyliszku, a ja zahipnotyzowany rysowałem te domki, koszmarki. A właśnie! Nie przerywaj! Cicho! Ile nocy można wytrzymać? Leżałam tu, choć wiedziałam, że przyjdziesz dopiero nad ranem. Nawet nie będzie wolno mi ciebie dotknąć. Odwrócisz się do mnie plecami, wystawisz te swoje chude łopatki i będziesz śmierdzący tymi swoimi papierosami. I jedno, co będę mogła dla ciebie zrobić, to rano położyć ci herbatę na oczy. Nigdy nikogo tak nie kochałem. Przepraszam cię. Nie bierz tego poważnie. Na ty dla nas? Mieszkam w Tarnobrzegu. Jestem wicedyrektorem tamtejszej szkoły. Bardzo lubię swoją pracę. No i oni chyba też mnie trochę lubią, skoro niedawno dostałam Złoty Krzyż Zasługi. Tak jak to zwykle bywa, pani profesor. Zaszczyty i emerytura przychodzą razem. Ale nie boję się bezczynności.
Moja jedyneczka to już teraz pani socjolog. Po praktyce we Francji. No i może niedługo zostanę babcią. No to plus. Trzymaj za mnie kciuki. Wiecie, kochanie, że też chciał się wam fatygować. No dziękuję. O, jak on, dziękuję. Mamo! Trudno i darmo, rozwodzimy się. Pociąg przychodzi o 19:00. Coś ci pokażę. Połóż pantofle. To mamy rekord sali. Tato, jak żyć? Piotruś, zobacz, czy ten tam nie podsłuchuje. Śpi.
Piotruś, jakich drzew jest najwięcej w lesie? Okrągły. Dobrze, dobrze. Myśleli, że nie zgadnę. Takiego. Suzi, nic, jedno. Ale ja nie wiedziałam, że macie pies. Mamy. Pani Władziu! Jak liczny. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zwierzęta powinny być w domu. To świetnie wpływa na wychowanie dzieci. Śliczny. Pani Władziu! To służąca nasza, ta głucha, wiesz, co wychowała Piotrusia od dzieci. Tak, pamiętam. No, mamo, proszę bardzo, to jest twój pokój. No. Nic się tutaj u was nie zmieniło. A co z tatą, Piotrusiu? Bez zmian. Tak się cieszę, mamo, że przyjechałaś. Piotrusiu, kochani. Ha, widzisz, nie ma jej. No mamusiu, chodź, proszę cię, no wejdź. O której mieliśmy być? Ale o co ci chodzi, daj spokój. O 7. Teraz się pewnie obraziła i znowu jej nie będzie pół roku. Niespodzianka. Chodź, Piotrek. Dla was obojga, ale właściwie to dla ciebie, Piotrusiu. No, otwieraj. Otwórz. Takiego. Suzi, nic, jedno. Ale ja nie wiedziałam, że macie pies. Mamy. Pani Władziu! Jak liczny. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zwierzęta powinny być w domu. To świetnie wpływa na wychowanie dzieci. Śliczny. Pani Władziu! To służąca nasza, ta głucha, wiesz, co wychowała Piotrusia od dzieci. Tak, pamiętam. No, mamo, proszę bardzo, to jest twój pokój. No. Nic się tutaj u was nie zmieniło. A co z tatą, Piotrusiu? Bez zmian. Tak się cieszę, mamo, że przyjechałaś. Piotrusiu, kochani. Ha, widzisz, nie ma jej. No mamusiu, chodź, proszę cię, no wejdź. O której mieliśmy być? Ale o co ci chodzi, daj spokój. O 7.
Stara się pewnie obraziła i znowu jej nie będzie pół roku. Niespodzianka. Ojej. Patrz, Piotrek. Dla was obojga, ale właściwie to dla ciebie, Piotrusiu. No, otwieraj. Otwórz. Ja ci to pokażę, czekaj. O, teraz. Ale mam, no nie. On musi pokazać, no co? No chodź, chodź. Ale bez butów, zdejmij buty. Robić mama? Robić mama. Ostrożnie. Patrz, uważaj. O, tak. No. Teraz ja co? Teraz ja pokażę, no. No, spróbuj. Ale masz lampę. No co? No co, podoba ci się? Śliczna. Austriacka. No czekaj. Ciekawa jestem. Ty wariatka, co ty ze mną wyrabiasz? Czekaj, tam masz jeszcze co? Tak. I jeszcze się tam coś takie jasne, o, prawda? Właśnie, coś jasnego bardzo by się przydało. A to śliczne, bardzo. To jest z mody podpaki. U nas tar na brzegu nie, nie ma. Mody podpaki. Nie, nie ma. Takiego sklepu bardzo mi się podoba. A ty myślisz, że moje to jest złe w brandzie? To jest ładniejsze, może to. To i tak mogę. Siadaj, to jest to przyniesie. Ale to trzeba wysoki obcas. Nie, no gdzie tam to wysoki, to wysoki. Ja mówię tak, nie? To może, wspaniałe są. No, bo one są na mnie na czaszy. No zobacz. Zdajesz sobie sprawę, że Wanda zdała maturę na pawiaku? Wanda to ta biolog, jest tak? No nie, no przecież mówiłam ci, że jest biolog, neurolog. Ładnie, naprawdę. Bardzo ładnie, ślicznie. Grażynko. Poczekaj, ślicznie. Ta rodka bardzo ładna, rzeczywiście. No. Tak, teraz poczekaj, może jeszcze to. Piotrusiu, czy ja naprawdę mogę tak iść? Tak, mamo. Ale ja ci przeszkadzam. Nic, nic, niech mama siada. No, a co u was? Chyba dobrze. Nawet mi się o ten sam. Dostaliśmy go na pierwszą gwiazdkę. Trzymał w łapce 5000, ale fiut, poszło. Nie jest dobrze. No, widzę, tak. Widzę. Ale tak już jest, mój drogi. W życiu. Raz dobrze, dwa razy źle. Powinieneś jej wiele wybaczyć. Nie. To ja jestem niedobry. Może ją źle wychowywałam. Jeszcze niedawno nie potrafiłem pająkowi wyrwać nogi, a dzisiaj rozmyślnie poparzyłem psa herbatą. A, powiedzcie mi, ale dlaczego nie macie dziecka, co? Nie wiem. To by wiele zmieniło. Nie martwcie się, zabiorę do siebie. Przyjedziesz, weźmiesz na spacer. Tam u nas w Tarnobrzegu jest bardzo pięknie. Ty widziałeś, jaką dziurę wykopali? Mamy misia. Zabiorę. Grażyna się nie zgodzi. Nic jej nie powiem. Aj, Boże, Boże. To co, zabierzesz mnie jutro do dobrego fryzjera? Jasne, mamo. Dobranoc, synku. A może sprowadziłeś sobie jakąś, co? Tak, sprowadziłem. Słuchaj, ja naprawdę nie mogłem rozmawiać wczoraj. Była u mnie milicja. To jest specjalny projekt. Tajny. No nie. I ty jeszcze sobie teraz ze mnie żartujesz. No co? Żartujesz sobie ze mnie? Ja ciebie nigdy nie potrafię zrozumieć. Wiesz, ja... Nie wiem, jak ty się będziesz chciał ze mną żenić. Czy ja się zgodzę?
będę musiała się bardzo poważnie zastanowić. No i co, jak myślisz? Zgodzę się? Nie. Mieszkam w Tarnobrzegu. Jestem wicedyrektorem tamtejszej szkoły. Bardzo lubię swoją pracę. No i oni chyba też mnie trochę lubią, skoro niedawno dostałam Złoty Krzyż Zasługi. Tak jak to zwykle bywa, pani profesor. Zaszczyty i emerytura przychodzą razem. No nie boję się bezczynności. Moja jedyneczka to już teraz pani socjolog po praktyce we Francji. No i może niedługo zostanę babcią. No to plus. Trzymaj za mnie kciuki.